Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla Ciebie. W naszym studiu przypomina Marek Saganowski, drugi trener Legii Warszawa, Tomasz Sokołowski, nasz stały ekspert. Nie skończyliśmy ostatniego pytania, a propos tej defensywy szczelnej Legii. Pytanie Tomka do Marka. No, tak jak Tomek też zauważył, oczywiście środek nasz bardzo dobrze wygląda, z meczu na mecz coraz lepiej wygląda, szczególnie Martins, Antola, Cafu. Tak więc nie zapominamy o Jodle gdzie jeszcze. Nie zapominamy o Jodle. Mamy naprawdę duży wybór tych zawodników doświadczonych, którzy nie zwykli przegrywać swojego środka. No ale też tutaj trzeba podkreślić, że od momentu, kiedy Igor Lewczuk wszedł do defensywy po kontuzji Wietecki, no, okazało się, że to był punkt, strzał w dziesiątkę i jest silnym punktem w tej chwili drużyny, bo robi tytaniczną robotę. Tak, obawialiśmy się w tym meczu tych strzelców wyborowych i Morelosa, i Ojo. Nie pograli wczoraj za bardzo, zostali tak bezlitośnie właściwie wykluczeni z gry przez tych profesorów z Łazienkowskiej. Ja mogę powiedzieć, tak mnie się wydaje, że w tych momentach ten środek obrony, szczególnie tych dwóch defensorów i nawet jeszcze dalej szukając, mamy Wieteskę, mamy Iniakiego, to są naprawdę na wysokim poziomie zawodnicy Igor i Jędza, ta nasza pierwsza dwójka tworząca tą stalową defensywę. No myślę, że ona jest na poziomie europejskim, więc nie jeden klub chciałby mieć takich zawodników. Jeszcze ważna informacja naszym słuchaczom. Przypominam, że nasz magazyn można oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl i na Facebooku TVP Sport. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało pod transmisją. Z najciekawszych obiecuję, skorzystamy w trakcie audycji. Tych pytań jest dużo. Na pewno kibice zauważają tę szczelną defensywę. Gratulacje dla Legii, ale też właśnie sporo jest pytań o to, co dzieje się z przodu, tak? Dużo pytań też o Kulenowicza, o którym mówiliśmy tutaj w przerwie. Też pytaliśmy o to trenera Wukowicza tydzień temu. No tak, on go oczywiście broni i to jest wszystko jasne, co on mówi, tak? To wy go oglądacie na co dzień na treningach, to wy wiecie, w jakiej jest dyspozycji, to wy podejmujecie decyzję, czy gra, czy nie. Kibicom pewnie trudniej to zrozumieć, bo oni widzą ten efekt końcowy, tak? Czy strzela, czy nie strzela. I pewnie ciekawi są, co właśnie widzicie właśnie w Kulenowiczu, co on ma, czego oni nie widzą i dlaczego właśnie wciąż on ma takie pewne miejsce w składzie. Na samym początku powiedziałem o tym, co tu mnie Tomek zapytał w sprawie tej defensywy. No to jest to, że są takie mecze, gdzie trzeba mocno postawić na to, żeby przede wszystkim ustawienie, taktyka była, musi być na takim poziomie, musi być idealna. I żeby to było, to muszą być zawodnicy, którzy to będą chcieli rozumieć. Kulenowicz jest w ostatnich meczach pokazuje, że on chce grać tak, jak my chcemy, tak jak chce grać WUKO. I to jest na pewno jego dużym atutem. Wiadomo, że można mówić tutaj o tym, czy strzela, nie strzela. Przypominam, że w pierwszych meczach to Carlitos wychodził na dziesiątce, na dziewiątce, wychodził właśnie w tych słabszych meczach, gdzie graliśmy, gdzie można powiedzieć, że większość ludzi zastanawiała się, jak to jest możliwe, że z takimi drużynami my się bronimy. No właśnie się bronimy przez to, że często te zadania taktyczne nie były wykonywane przez niektórych zawodników. Tak, a coś jest szansa, że się zmieni w tym temacie? Tak jeszcze wracając, to no faktycznie Carlitos i Kulenowicz są trochę na takich przeciwległych biegunach. Też jeśli chodzi o podejście kibiców do obu piłkarzy. Wczoraj też taka scena po meczu, że kibice skandowali jego nazwisko. On też przyszedł się z nimi pożegnać. Czy to gdzieś tam się zmienia, tak? Czy ten Carlitos zaczyna powoli gdzieś rozumieć tę waszą myśl taktyczną? Przed nami teraz mecz z ŁKS-em. Może tu dostanie szansę? Na pewno tutaj nikt jest nie zamyka miejsca. Tak, nikt nie zamyka przed nim skłonu.
składu, bo wiadomo, jest to wartościowy zawodnik, który na pewno jeszcze w tym sezonie da nam niejedną bramkę bardzo ważną i my z tego zdajemy sprawę. Są takie sytuacje, są takie mecze, gdzie trzeba troszeczkę inaczej podejść do tych meczy i to, co powiedziałem na początku, tutaj bardziej żeśmy się skupiali na tym, żebyśmy byli grali dalej w kompakcie, żebyśmy grali dalej tak, jak my chcemy. I przypomnę, taka sama sytuacja kiedyś była z Nikoliciem, który też się bardzo mocno obrażał na trenerów, którzy go nie wystawiali w tych najważniejszych meczach Ligi Europy, bo trenerzy sobie zdawali sprawę z tego, że Prijović będzie pierwszym wyborem na Europę, bo jest silniejszy, bo więcej utrzymuje, więcej walczy, a jeżeli Nikolić potrzebuje czasu na to, żeby dostać piłkę, żeby w obronie, bardziej na kontrę, ale też zdawali sobie trenerzy, że on jest tak szybki, on bardziej lisem był pola karnego i dlatego to Prijović więcej grał, tak więc tutaj jest taka podobna sytuacja. Tak jak powiedziałem, przed Carlitosem nikt na pewno z nas nie zamyka żadnych drzwi, żeby on nie grał, bo on będzie grał. Mhm. Tylko pewnie będą takie sytuacje, gdzie dostanie swoją szansę. No też. Mhm. Ja bym jeszcze dodał, Marku, dojście po kontuzji tutaj Cafu, przesunięcie Wesowicza wyżej i też Stolarskim zabezpieczenie tej prawej strony, Lukinias coraz lepiej gra, to zobacz, ile jest takich ogniw, które w przodzie dają dużo możliwości, gdzie na początku, czy to byłby Carlitos, czy Kulenowicz, czy Niezgoda, czy Kante, to dalej by nie funkcjonowało, bo jako całość drużyny nie byliście w takiej dyspozycji, ja bym tak to jeszcze dodał, bo teraz coraz lepiej to wygląda i czy wsadzenie Niezgody, stawiam, że przy akurat we wczorajszym spotkaniu, patrząc na jaki są wieżowcy, a on przy jakiej dynamice 5-10 metrach on by im odjeżdżał i tylko przy trójce środkowych pomocników, to stawiam, żeby na pewno się znalazło, któryś z nich by dograł i oni by go nie złapali, tylko by patrzyli, jaki ma numer na koszulce. I nie wiem, czy tutaj nie, może nawet w rewanżu, nie mówię, czy od początku, ale też przy jakiejś sytuacji, no Niezgoda tutaj byłby ciekawym rozwiązaniem. No jest to jakieś rozwiązanie. Tak naprawdę jeszcze tego planu na Rangers jeszcze żeśmy nie na trzy, taka moja delikatna podpowiedź. Tak, to jest Tomek, jest ten sens. Oczywiście, wiadomo, mamy szybkiego napastnika, który potrafi wykończyć jeden na jeden, potrafi się znaleźć. Ile mieli problemów z Lukiniasem. Tak. Tylko, że no wiadomo, że Jarek był szykowany do składu, gdzieś tam lekka kontuzja, potem znowu się trochę rehabilitował, źle się czuł, no grał mecz, potem znowu miał jakieś problemy. No to są takie rzeczy, które my tylko wiemy w sztabie, ale... To powodują, że nie gra więcej, albo wcale nie gra, bo też nie wiesz, czy jak go postawić na 10 czy 15 minut, czy on ci da to, od czego to co zamierzasz. Na razie tak jak to widać, w Europie każdy musi czekać na swoją szansę. Myślę, że tutaj wspomniany Igor czy Stolarczyk, Igor Lewczuk czy Stolarczyk jest tego przykładem, że w tych pierwszych meczach nie grali, nie wchodzili w ogóle, czekali bardzo długo na swoją szansę, weszli i są w tej chwili pierwszymi zawodnikami do tego, żeby grać w takich meczach. Jeszcze Marku, tak kończąc już temat Carlitosa, bo wiemy, jakie wy macie podejście, że nie zamyka się przed nim drzwi, wszystko jest otwarte, a jak on w ogóle w tej całej sytuacji się odnajduje, bo też docierają do nas takie medialne oczywiście rzeczy, że gdzieś tam powoli narzeka, kolegom powiedział też, że powoli już chciałby się chyba żegnać bardziej niż, jak powiedział, tak, kopać z koniem, tak? Gdzieś takie było chyba na sport.pl, czytałem taką informację. Nie, pracuje normalnie, jest profesjonalistą, wspiera chłopaków. Wiadomo, że każdy zawodnik, my tutaj z Tomkiem graliśmy i obojętnie jaka była sytuacja, zawsze chcieliśmy my grać w tym pierwszym składzie, bo my zawodnicy, piłkarze jesteśmy trochę indywidualistami i każdy tylko patrzy na siebie. No ale tak jak powiedziałem, trzeba czekać. Myślę, że to nie jest pierwsza sytuacja jego, kiedy siedzi na ławce. Trzeba czekać, trzeba mocno pracować, bo ta praca kiedyś przyniesie moment taki, że
dostanie szansę i trzeba być przygotowany na to, żeby tą szansę uzyskać. Tak jak powiedziałem... Wykorzystać. Tak jak powiedziałem na samym początku, na pewno będzie grał w tym zespole, jeszcze nie raz zagra, jeszcze nie raz pewnie ładną bramkę strzeli, czy da nam zwycięstwo, ale to jest długi sezon i trzeba na to poczekać. Tak, trochę to jak mówiliśmy tydzień temu, że trochę inna sytuacja jego była w Krakowie, trochę inaczej jest na Łazienkowskiej, gdzie jest jedną z gwiazd, a nie piłkarzem wokół którego się kręci wszystko. Jeszcze mogę zapytać, wszystko. Marku, jak tutaj z Remim, czy z Nowikowasem i z Kante, jakich poważne są te urazy, jak z Dojściem już do pełnej sprawności? Myślę, że Remi 2 tygodnie, Nowikowas gdzieś około tego samego czasu, tak więc to są już końcówki leczenia. Kante? Kante to będzie, myślę, że w przyszłym tygodniu już do treningu. No, panowie, 0-0 u siebie. Czekamy teraz na rewanż w czwartek na wyjeździe. Teraz ten atut własnego boiska będzie po stronie rywala. Powiedz, Marku, czego legioniści powinni tam się spodziewać? Czy to będzie takie właśnie wyspiarskie piekło? Jak myślisz? No myślę, że tak, że będzie tam gorąco, ale na pewno nie lepiej niż u nas, bo wczoraj też wspaniały doping kibice nam przygotowali dla całej drużyny, całe 90 parę minut żywego, dobrego dopingu, tak więc myślę, że my się tego nie przestraszymy. Będziemy chcieli tam pokazać, że tak jak przede wszystkim w drugiej połowie, że to nie będzie tak łatwo, żeby nas pokonać. Tak, to też pokazuje ten mecz, jaki to jest uśpiony, potężny potencjał w Warszawie, prawda? Komplet publiczności po raz pierwszy od dawna, od 2,5 roku, od Ligi Mistrzów. Niesamowita atmosfera. No tak widać, że kibice Warszawy są niesamowicie spragnieni tej piłki na wysokim poziomie. A to przecież nie był Real Madrid czy Barcelona, tylko Glasgow Rangers. No dokładnie. Zdajemy sobie z tego sprawę, że takie mecze będą przyciągały kibiców. A przede wszystkim cieszy nas to, że zagraliśmy wczoraj dobry mecz. Że ludzie siedzieli do samego końca i czekali na upragnioną bramkę. Bo jaki potencjał jest olbrzymi w tym mieście, w kibicach. Myślę, że tak samo mamy olbrzymi potencjał w tej szatni. A w tym meczu wyjazdowym spodziewacie się więcej po rywalu, bo ten pierwszy mecz jeszcze na wyjeździe, to pewnie gdzieś tam ostrożnie, przede wszystkim gdzieś tam nie potknąć się, nie zrobić głupiego błędu, ale u siebie to już pewnie będą musieli te wszystkie swoje atuty wyciągnąć. No myślę, że oni... Może nie tak, że nas lekceważyli, ale nie spodziewali się czegoś takiego, że to my będziemy w pewnym momencie ich już dominować. Oczywiście to będzie dla nich też inny mecz niż choćby ten, który grali z Midland 3-1, wygrywając powodnie, grając w ofensywie, bo mając w plecaku 4-2 w pierwszym meczu, 3 bramki, że mogą sobie stracić, tak więc to na pewno będzie dla nich inny mecz. No zobaczymy, ja się nie mogę doczekać, ja uważam zawsze jako zawodnik czekało się na takie mecze, o takich meczach się śni, tak więc będzie fajna rywalizacja, mam nadzieję, że pokażemy jeszcze lepszą piłkę niż choćby w drugiej połowie. Tak, nie brakuje takich piłkarzy polskich, którzy grali w lidze szkockiej, znają doskonale tamtejsze realia, gdzieś tam posiłkowaliście się czyimiś radami przed rozpracowywaniem rywala? Nie, tam analitycy mają swoje dojścia, oni tam to wszystko organizują, a my to co widzimy, tak, trenerzy, oglądamy mecze, oglądamy to co się dzieje na boisku, widzimy, znamy zawodników i trzeba przygotować się pod każdy mecz. Czyli tej atmosfery lokalnego stadionu Ibrox legioniści nie powinni się obawiać po tym, co zafundowali kibice warszawscy. Nie, myślę, że nie. Myślę, że nasi kibice... Tylko trzeba sobie zdać sprawę, 90 minut, czy ewentualnie 120 minut przed legionistami, żeby zagrać widz Europy, żeby kolejni mocni rywale, no to też jest wyzwanie dla samych zawodników, żeby no, zagrać bezbłędnie w defensywie, a jak nadarzy się pół sytuacji, czy przy stałym fragmencie, co miał w drugiej połowie, no Lewczuka, ja mówiłem, czyli raz, dwa, trzy, praktycznie piłka go szukała i żeby ty tam trafić, no to trzeba takie właśnie sytuacje, gdzie mamy jeszcze Gwilę, który, jak to się mówi,
masz tu być i cię piłka trafi i ty masz tam być. I takie sytuacje, no oczywiście, no teraz, jak to się mówi, Glasgow już wie, na czym stoi, wie już, jak przeciwnik Legia wygląda i tutaj, no, może tych sytuacji nie być aż tyle i właśnie w tym momencie, no, Marek też wie, ja wiem, że ty musisz mieć pół sytuacji, wynik jest otwarty i bezwzględnie, nawet jak stracisz bramkę, to i tak musisz ją strzelić, tak? I tutaj jest właśnie, a dla Glasgow strata bramki, no, to już jest troszeczkę kłopot. No na pewno. Znaczy, ja uważam, że po tym meczu, który wczoraj żeśmy zagrali, Glasgow Rangers jeszcze większy respekt do nas będzie miał, bo już dotknęło nas i wiedzą, że jak i zawodnicy, czy cały sztab szkoleniowy wiedzą, że to nie ma do czynienia z kimś, kto ledwo co przeszedł Gibraltar czy Finów. To jest porządna drużyna, poukładana drużyna z dobrymi zawodnikami, z zawodnikami, którzy grają przez od pierwszej do 95 minuty. Tak więc wiedzą, że to już nie jest zabawa. A to wczoraj Igor Lewczuk powiedział też, oczywiście szacunek dla rywala, to jest klasowy zespół, ale nie róbmy z nich Barcelony. To też jest zespół, który można wyeliminować. Też pamiętam taka atmosfera przed Atromitosem, przed tym pierwszym meczem, po tym pierwszym meczu, szczególnie kiedy zdziwieni byliśmy tacy, że tak słabo zagrali, że spodziewaliśmy się czegoś więcej, ale tam w rewanżu to na pewno te wszystkie swoje atuty wyciągną. Zagrają już, jak przystało na czołową grecką ekipę, nic takiego nie miało miejsca. To może faktycznie bardziej przyglądajmy się temu, co robi Legia, jak te atuty rywali neutralizuje, a mniej trochę patrzmy na rywali, którzy, jak widzimy, są przecież do pokonania, nawet takie Glasgow Rangers. To w czwartek, ale teraz misja oczywiście rozpoczęta, weekendowy mecz z UKS-em. No, pewnie ciężko będzie gdzieś tam do tego meczu podejść tak na 100% skoncentrowany, gdzieś tam z tyłu głowy pewnie będzie ten czwartkowy mecz, czy nie? Jeszcze nasz gość spędził tam dobre kilkanaście, tak, czy kilka lat, także tutaj nie wiadomo, czy ławki nie pomyli, czy jak mu będzie, także kto może znać lepiej UKS niż sam Marek, tak? Czy po tylu latach jeszcze można mówić, że to sentymentalny taki powrót? No i oczywiście, zawsze będzie ten sentyment, miłość, tam się urodziłem i tego się nie zmieni. Tam się wychowałem, tam mnie uczono podstaw piłki nożnej. No na pewno jest to gdzieś z tyłu głowy będzie ten mecz czwartkowy. Natomiast wydaje mi się, że będzie trochę roszad w składzie, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że liga jeszcze trwa kilka miesięcy, a musimy być bardzo dobrze przygotowani przede wszystkim fizycznie na mecz z Glasgow, tak więc na pewno niektórzy zawodnicy będą rotowani. UKS pokazał i na początku ligi, że tutaj no jako Beniaminek będzie gdzieś tam się liczył, tak? Bo remis z Lechią, później wygrana na Krakowi i teraz dostali zadyszki, aczkolwiek oglądałem ich mecz z Piastem, mają karnego, nie strzelają i mecz się odwraca, tak? I są po trzech porażkach, czyli no chyba ciężkie spotkanie, Marek, mimo wszystko. Zresztą na Legię, kto by nie, z kim byście nie grali, to będzie ciężkie, ale ja pamiętam, że na UKS mi się zawsze jakoś grało. Nie wiem, Janusz Złodzicz to był Widzew czy UKS, to zawsze mi się ciężko grało. No, zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to przeciwnik, który uwielbia być pod kontrolą, znaczy uwielbia kontrolować spotkanie, bardzo dużo podań pomiędzy sobą, grają taką, mają trenera z Krakowa, mają swoją małą krakowską piłkę. I Ramireza mają. Ramireza. Nie ma łatwych spotkań w tej chwili. No, musimy sobie zdać tego sprawę, że to nie jest moment taki, gdzie możemy jechać i sobie powiedzieć, no tutaj będziemy mieli spacerek. Nie ma spacerków w tej chwili. Tak to się wyrównuje. Każdy ma w każdej drużynie jakiś zawodnik czy jakieś atuty, które są naprawdę groźne. I to tylko i wyłącznie jest uzależnione od nas, od naszego zespołu, jak do tego meczu podejdą, czy podejdą do tego meczu tak, że będą skoncentrowani na 100%, nie mając na uwadze, że w czwartek jest jakiś mecz, tylko to dzisiaj jest najważniejsze, bo tak naprawdę jesteśmy dzień po meczu z Glasgow, ale my już zaraz jadę do klubu i już będziemy zamykali temat Glasgow i zaczynamy temat UKS. Na pewno nie spodziewacie się takiego meczu, że UKS zagra z wami w otwarte karty. Raczej to będzie boryganie się ze szczelną, gdzieś zmasowaną defensywą.
raz, że... Oj, chyba Arek, nie do końca, wiesz co? Masz w pamięci mecz z Wisłą Kraków, gdzie przegrywasz 0-4, przyjeżdża Legia, która jest murowanym faworytem i co, próbujesz zagrać... Tylko, że też czytałem wywiad tutaj Kazia Muskana, że oni nie zmienią, tak? Bo to byłoby też strzał chyba w tył głowy, czy przystawienie sobie pistoletu, żebyś ty, gdzie próbowałeś i w okresie przygotowawczym wypracowałeś sobie jakąś model, tylko zwrócenie uwagi na to, żebyś ewentualnie nie robił prostych błędów, czy po stracie piłki szybciej się zorganizował, a będą chcieli się utrzymywać przy piłce. No taka jest filozofia trenera i takie to im, gdyby wygrali z Piastem, to mieliby 7 punktów. Byśmy nie mówili, że gdzieś ŁKS jest w dole. Wiadomo, że 4-0 ostatnie i 3 przegrane gdzieś tam w głowie leżą. Przyjeżdża tutaj Legia, żeby tutaj nie stracić bramki, bo możemy się nie odbić, ale będą nas, nastawiam, będą swoje grali. Spokojnie podchodzę do wypowiedzi trenerów przed meczami. Nie wiem, czy masz, Marek, podobne zdanie co Tomek, że to wcale nie musi być tak, że oni tam gdzieś się zamurują. Nie, tak, mam podobne zdanie, wiem co. Zresztą było jedno pytanie do trenera Moskalewicza, czy nawet czy do zawodników nawet. Nawet jakby Barcelona tutaj przyjechała, to by się tak samo grali i oni, taki jest odzew, tak, byśmy to samo grali. Tak więc myślę, że dalej będą próbowali grać swoją piłkę, bo faktycznie, no, zmieniać po jednym meczu, bo to mógł być wypadek przy pracy. Gdzie dostali w 90. Tak. Odkryte. Wynik nie zawsze mówi o tym, co też oni mają swoje sytuacje, nawet przegrywają 4-0, tak? No myślę, że pierwsze 30 minut to na pewno ŁKS był lepszym zespołem, zdecydowanie. Bardzo byśmy sobie tego życzyli, żeby tak to wyglądało, a nie gdzieś tam murowanie się przez gospodarzy i liczenie na jeden punkt. Jeszcze na koniec, Marku, a propos składu. Widać, że już stawiacie na tych samych zawodników, w przeciwieństwie do początkowych tej części sezonu. Czyli można powiedzieć tak już z pewnością, że ten skład jest wykrystalizowany? No, zawsze są roszady oczywiście. Zawsze są małe, będą małe roszady. No, praktycznie jest wykrystalizowany. Ale tak jak powiedziałem, jest to duży zespół, duża szatnia i na pewno każdy z tych zawodników musi być gotowy na to, żeby wejść i zastąpić danego zawodnika z pierwszego. Tak jak mówię, Igor Lewczuk, Stolarczyk, choćby teraz Cafu, który po kontuzji Antolicza wszedł do składu i bardzo dobrze wyglądał. Antolicz teraz znowu zastąpił go w ostatnich 30 minutach, też dobrze wyglądał, tak więc no, rywalizacja jest olbrzymia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w meczu z ŁKS-em. Tam już zapowiadane są jakieś roszady. Może kibice doczekają się też Karitosa w pierwszym składzie. Zobaczymy. 17:30 ten mecz, tak? Mecz w Łodzi. Zapraszamy oczywiście. Polecamy uwadze kibiców. A na dzisiaj dziękuję. Marek Saganowski, drugi trener Legii Warszawa. Dziękuję wielkie bardzo. Dzięki za dzisiaj. I Tomasz Sokołowski. Dzięki, Tomku. Dziękuję. Tomasz Sokołowski za tydzień w roli prowadzącego magazynu sportowego. A my słyszymy się za 2 tygodnie. Arkadiusz Błaszczyk, dziękuję za dziś i dobrego weekendu.